Druga część darów dla miasta partnerskiego Sędziszowa Małopolskiego Żmerynki została przekazana. 21 marca odebrał je kierowca z Ukrainy, Olech. Dary od mieszkańców gminy dla Żmerynki zostały przekazane już po raz drugi. Tym razem ich odbiór miał miejsce w Sędziszowie Małopolskim. Jak mówi kierowca, który zajmuje się transportem darów, Olech, wszystko jest dzielone pomiędzy najbardziej potrzebujące miejsca na Ukrainie, ponieważ w Żmerynce jak na razie nie ma żadnych działań wojennych. Jak mieszkańcy Żmerynki zareagowali na pierwszy transport darów Sędziszowa Małopolskiego? Pierwszy to my nawet nie spodziewaliśmy, tak, że będzie tak szybko, pierwszy raz. O, a dalej już ja począł jeździć. No, zaraz dużo ludzi przyjechali do Żmierinki, kto tam był w Charkowie. O, kto ujechał, kto został się. No, u nas zaraz na razie spokojniej. I co jest potrzebne? Jakie rzeczy są najpotrzebniejsze teraz dla państwa? Dnia zmieniają się, ponieważ to nie dla gromady, a to dla wszystkich w Ukrainie. To jest my robimy to wszystkie tam makaron do makaronów, tam konserwy do konserwów i co potrzebuje tam Charków. I do Charkowa naprawiamy. To nie dla Żmierinki. To dla wszystkiej Ukrainy. W stanie wojennym przekraczanie granic jest utrudnione, ale osoby wiozące pomoc humanitarną mogą poruszać się swobodnie. To jest dozwiel z Kijowa. Dlatego sproszczona procedura dla pomocy. Jak ja jestem na granicy w spiskach tych, to ja mogę jechać. Że ja wozię dopomogę od Polski. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka. Pomimo strachu, trudnych emocji i bezsilności, wszyscy czekają na dobre wieści o zakończeniu wojny, mówi kierowca z Ukrainy. Wszystko będzie Ukraina. Ale czekam na dobre nowiny z frontu. No, trudno o to mówić, bo to jest wojna i ludzie do tego nie mogą zwyknąć. Siedzimy w tych też w podwalach, w pogrzebach. No tak, co to mówić, wojna jest wojna. Dziękuję wam. Dziękuję za pomoc. Sędziszów Małopolski w dalszym ciągu będzie przekazywał dary dla miasta partnerskiego Żmerynki. Kolejne transporty odbędą się w najbliższym czasie.